Pewnego dnia mała dziewczynka obserwowała swoją mamę, kiedy ta przygotowywała pieczeń. W pewnym momencie zauważyła, że mama odcięła kawałek pieczeni, zanim włożyła ją do brytwanki do piekarnika. I zapytała ją: mamo, dlaczego odcięłaś ten kawałek? Mama powiedziała: szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak zrobiłam, ale moja mama zawsze tak robiła. Pewnie miała jakiś dobry powód. Ciekawska dziewczynka postanowiła, że przy następnej okazji zapyta babci. Kiedy zdarzyła się taka okazja, pyta: babciu, mama odcina zawsze kawałek pieczeni przed włożeniem jej do brytwanki do piekarnika. Mówiła, że ty tak zawsze robiłaś. Dlaczego? Babcia powiedziała: no szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak robię, ale moja mama zawsze tak robiła. Pewnie miała jakiś dobry powód. Po kilku tygodniach mała dziewczynka miała okazję odwiedzić swoją 90-letnią prababcię. Zapytała ją wtedy: babciu, mama i babcia zawsze, kiedy przygotowują pieczeń, odcinają jej kawałek przed włożeniem do brytwanki do piekarnika. Mówiły, że ty też zawsze tak robiłaś, ale nie wiedziały dlaczego. Babcia wtedy powiedziała tak: naprawdę? One ciągle tak robią? Ja odcinałam kawałek pieczeni tylko dlatego, że nie mieściła mi się do brytwanki. W Ewangelii Łukasza jest historia, w której cała masa ludzi przychodzi do Jana Chrzciciela, aby dać się ochrzcić na odpuszczenie grzechów. I cała masa tych ludzi myślała, że bez problemu, bez żadnych przeszkód przyjdą i wezmą udział w tym rytuale. Ale spotkało ich pewne zaskoczenie, dlatego że Jan powiedział im dość ciekawe słowa. Najpierw troszkę ich obraził, a potem powiedział coś takiego: wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Innymi słowy, Jan powiedział im coś takiego: niech się wam nie wydaje, że przez samą przynależność do pewnej społeczności, do pewnej tradycji, przez sam udział, mechaniczny udział w pewnych rytuałach, otrzymacie to, o czym te rytuały mówią i co jest ich prawdziwym sensem. Myjąc okna, sprzątając mieszkania, kupując mandarynki za 3,99 w promocji, wyjadając czekoladki z kalendarza adwentowego, zapalając świece na wieńcu, chodząc do kościoła i biorąc udział w tych wszystkich czynnościach, rytuałach, zwyczajach, do których jesteśmy przyzwyczajeni przed świętami, pamiętajcie, że mechaniczny udział w tych wszystkich czynnościach może zasłonić nam ich sens. Tradycje, zwyczaje mówią nam, co trzeba robić, ale twoim zadaniem jest odkryć, dlaczego masz to robić. Życzę ci powodzenia.